Adam lubię w ogóle, ja w ogóle lubię, wędliny tak za bardzo, nie, zjem tam kawałek. Czy ja lubię kotleta dobrego mielo, śliwki, co są takie, one się nazywają nektarynki czy coś, no. ale to żółte, takie u nas rosną, nie tam ja, przywożone. Ja ale oni po 7,50, po 8 zł, drogie jest kurwy, ale wiesz, i w garnku. Zbierasz puszek. Zaraz będzie krat. Zobaczymy, jak perłę pije. Śpiewaj. Co będę śpiewał? Samolot chodzi, trzeszczy, wszystko. Wtówkę jedna, to co? To 10 piw, 10 zł, to można pić. A gdzie ty jesteś teraz? Nie wiesz, musisz się mnie pytać, gdzie ja jestem. No mów, panie, gdzie jesteś teraz? Będę ci mówił. Sam kurwa, później żeś wiedział. No mów, gdzie jesteś. Cały dzień. No to mów, gdzie jesteś. No jak, gdzie jest? No gdzie? No gdzie? No powiedz miejscowość. No sam, jak wiesz, gdzie jest. No to powiedz miejscowość. No to, powiedz miejscowość. No to powiedz, jak się to miejscowość. Jak się to miejscowość? Teraz, to teraz na dupie siedzisz. No jest jakaś woda, ławki, no na czym będę. Nazwa? No ja wiem. Heł? No dalej. No jak dalej? No hełm. No jak się to nazywa? To? Co tu siedzisz? No trawa. Ale ta miejscowość jak się nazywa? Ten zalew. Ja wiem, jak to się nazywa. To podpowiedz. No mów. Ale wierzę, no mów. No mów, ty nie ściemię, mów. No mów. To co miałem powiedzieć, to powiedziałem. No to mów. Tyle co to widziałem, mów. A tyle. No to nie wiem, no i co. No to mów swoje historie, gdzie byłeś dzisiaj cały dzień, jak deszcz padał. No w domu. A później gdzie? W hełmie. A później? Na zalewie. Jakim zalewie? Żółtańce. O, o to mi chodziło właśnie. O to mi chodziło. Dziękuję. No i gdzie miałem być? A później gdzie? Po chleb? Ja do znajomy. Jak byłem w hełmie, to kupiłem chleb. No to dobrze. A szczacha dymi. Tylko kumina brak. Komina brak. Ty czas. Komina brak. A komin się znajdzie, tylko musi pan zobaczyć, co pan ma w gaciach. No właśnie, co masz w tych gaciach? No co mam w gaciach? Mokre gacie. Ale w gaciach, tu nie chodzi, że mokre gacie, to mogą być na dupie. No, w gaciach to jest takie chmurne. Nikt z tobą nie chce rozwiedzić. Co było tutaj w latach 80, jak nie było zalewu tego? To trzeba się takiego spytać, co wi. No mów, panie. Co pan robił w latach 80, jak nie było zalewu? I gdzie pan puszki zbierał? I butelki? Gdzie 80 lat? No gdzie pan zbierał butelki w latach 80? No? Przypominaj sobie. Nie przypominam sobie. No to zgadnij. Na wsi. W latach 80. mówię. Cały czas spałem chyba, kurwa. Ale co pan mówi? Chyba miał pan ciągnik, krowy, barany. W szpitalu miałem złamane nogę i chodziłem 2 lata na kule. A w latach 80? No, gdzieś tak było. A co się stało, że tak? No spadłem z przyczepy. A, z ciągnika po prostu. No z przyczepy. A co pan tak robił, że tak wszystko poszło? Łamę woziłem, upsunęłem się i byłem w szpitalu 2 lata, to było długo. Ale ktoś pomagał? Ktoś chyba pomógł. To tak nie było. A wtedy pan miał co z ogarka włożyć? Niż dzisiaj. Żurawina jest taka. No? Kartofle, ryby. Ale chyba kasa była przy dupie. Codziennie. Kiedyś było inaczej.
I lepiej wrócić do tych czasów, nie? Tak, bo była jedna niedobra. Może tylko napadać śniegu i chuj. A pamiętasz pan lata 90? Tak, bo nikt nie pamięta. No przypomnij sobie, panie. Pamiętasz, jak pewnie pana baba, pewnie pana matka ganiała z miotło. No ciebie może tak. Idzie znów po piwo. Ale to by było tego piwa. Co on tu nabiera? Zobaczmy, on już poszedł. A wodę. Umyj ręce. Pan powie, jak w polu pan robił. To co wiedziałem, więcej się nie ugadało z żywo. A czego? Niech pan powie. Ale ciąg niech pan miał. Powiedziałem, że się więcej nie będę odżywał i wystarczy. A lata 70? No, coś robił, gdzie by? Gdzie ja byłem, panie? No. Siedziałem w domu i co? I cały czas i 90 lata. No bo do szkoły chodziłem, to siedziałem w domu. A do szkoły ile chodziłeś? 100 lat? No, a w 60 pan lata chyba chodził do szkoły. Chodziłeś od tego roku do tego roku, no i 8 klas. A pan chodził. Masz, a ile lat? A pan chodził w 60 latach do szkoły. No, i co z tego? Pan nie pamięta nawet, gdzie to pan chodził do szkoły. Wszystko pamiętasz, wszystko wiesz. A pan gdzie? To powiedz coś u sobie. A niech pan powie o sobie, gdzie pan chodził do szkoły. Ja tak dużo wiesz. A pan gdzie do szkoły chodził? No, nie uczyłeś się, nie pracowałeś, nic nie robiłeś, no w domu siedziałeś. A pan? Tyle lat? A pan? To ja byłem, to coś mówiłem teraz. Ale w Ryjowcu? Spadłem, to w szpitalu byłem, to tu byłem. No ale w Ryjowcu w szkole. A jak byłem, a jak wiem, jak w szkole był. Wcale ja do szkoły nie chodziłem ani godziny. No szkoły nie chodzi. Trzeba chodzić, żeby umieć czytać i liczyć. Bo by pana oszukali w sklepach. Na tych butelkach. Tak liczę, że... A butelka 50 groszy kosztuje. A tu chodzi taki facet i kradnie butelki panu. Kradnie, jak nie ma, to co będzie kradł? Całą walizkę wziął. Do pieca zawiązywał na ścieżce tam, gdzie pokazuje. Normalnie kradnie. Tam nazbierał. Butelki aż pręczały. Taką walizkę miał, taką. I on te butelki dzisiaj nazbierał? Nie wiem, gdzieś nazbierał. On był tu. Był tam pewnie, gdzie ta pokrówka, gdzie te bloki. To może na... Na chuj. Może tam w tym sklepie pokradł. Razem tylko dwie butelki. Bo ukradł panu wszystko. Musisz pan... Musisz pani mu... Ale musisz mu w łeb dać. Zimno i koniec. Musisz w łeb panie mu dać. Ja butelek nie biję. No jak nie? Trzeba brać, żeby sobie... A wiesz, to z butelek można... Na słonecznej co byłem, tyle butelek, kurwa, że... Może ze 40. No to bierz. Ale w którym miejscu? Słoneczny tam w śmietniku. Ale w którym miejscu? Nie, gdzie słoneczne. No to słoneczne jest duże chyba. Chyba nie? Tam, gdzie ładują te szos. No to Lwowska. Lwowska. Na dół co jest. No, tam po parkingu szerzonego. No. Przypęd, ta Biedronka, tam ładują. Mogę panu powiedzieć nawet, że sklep nowy rowerowy jest. Półtecko. Lwowska 24. Tam idzie od cmentarza. Ode mnie, od przystanku od cmentarza. I tam jest sklep rowerowy nowy. Może pan pójść się zagadać, mogę rower zrobić panu. Sklepów jest, aby tylko kasę. Ja mogę powiedzieć. Ja mogę wymienić panu, ile sklepów są. Raz, dwa, trzy. Na Kolejowej 4. Na Mieście 5. Na Dyrekcji 6. I jeszcze Media Express to 7, 8. 8. Rozbudowuje się nasz hełm. Z
sklepów może z rowerami nie być ani inne. No to gdzie pan by się prowadził, w Lejowcu? Ten rower, co mam, starczy do końca. A ile lat ma ten rower? No ile? 2, 3, 4? No, sam nie wiem, bo jak ja go utkupię. No to tak na oko. Jak ja go utkupię. No to tak na oko pan powie. 10 to na pewno on ma. 10 lat? No ja. I to samo szedełko? No. No to dobra. A pan go odkupił od kogoś? Ja. W Marysinie? No i teraz mam spełno ten rower. A ile on kosztował wtedy? No ten... No? 150 zł. A, 150 zł. Dobra. Jak on miał 5 lat, no to, to ile? To i tak dobrze. Chłopy niech na kolonii panu ten rower naprawią. Chłopy naprawić na kolonii żółtandze ten rower temu panu. Bo widzicie go cały czas, to weźcie mu pomóżcie. Niech nie zakrzania na piechotę. Mam do tego Marysina, ten, no, tego zadupia. To później, no a ten hełm to co mi zadupi teraz? To hełm lepszy, bo ma przynajmniej... To jest rozrywka chociaż na wsi, a w tym hełmie co? To jest zadupia. A ja sobie, a każdy może tu przyjechać i tu ma rozrywkę. Nie tylko tam, gdzie pan. Blok, cztery ściany, zadupy. No, no i co z tego? Że tam co? No ale lepiej jest, bo weź, kurwa, ale sklepy są pod nosem, człowieku. I co z tego? Koło weź chodził tego bloku. No i co z tego? Lepiej chodzić niż u pana. A na wsi też trzeba chodzić na piechotę. Na wsi też trzeba chodzić w koło tego, jak to się nazywa? Tej dróżki tam na wsi. Do następnej wsi. Jest rozrywka, pole, świat, wszystko, a tam w tych bloki... A ja widzę, jak pan ma rozrywkę, a pan codziennie jest na żółtandze. Tam na rzadko w tych blokach. Ale pan codziennie jest na żółtandze, to jaka rozrywka? No właśnie, jest rozrywka. Uciekasz z tego Marysina, panie, żeby nie widzieć tego Marysina cały dzień. Musisz się szykać pewnie panu z te. No tobie na pewno, bo jeszcze byś tam wypił. No to pan wodę, no to pan wodę, no to wodę pijesz teraz, wodę pijesz przez tą butelkę, no i co z tego? Druga, jeszcze by się nie stać. Kiedy nie, no to nie, a teraz nie stać. No chyba ta darmowa. Jaka by nie była, ale pije. Darmowej. Walisz, ale go nie mam. Co nie mam? Mówisz walić tego konia, no to trzeba mieć. Bardzo fajnie jest. A jak burza jest, to gdzie pan się chowa? Będzie słońce wysycha. Ale jak burza jak jest, wypadało... jak burza jest pół godziny czy godzinę, gdzie pan się chowa? No wcale. Nie się trzeba chować. Chyba nie? Nie. Na przystanku. Gdzie przystanek? No jak pan idzie z Marysina i nagle deszcz, to gdzie? Nie ma gdzie schować, mi to wiadomo. Trzeba przymoknąć i później czekać na słońce. Tak jak dziś. No i jak? Co? Było, ale jak było w tym, a jak było w tym roku, w styczniu, jak było? Zasypało czy nie? Ja wiem, czy sypało, to śniegu zimni było. No jak nie było? Musiała być. Znów idzie. Nie bierz tak wody, człowieku. Ale tak ci szkoda tego piwka, to i ty sobie nabierz. To jest za darmo. No w styczniu, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No niech będzie grudzień jeszcze 2017. Krąży do jutra, przeżyje, to będzie dobrze. Ale jak pan... A to co było, to się skończyło. Ale jak pan w zimie przeżywa, a jest ciepło w domu, czy zimno? No jak ma? A kto daje na węgiel? Czy do jakiegoś drewna? Jak nie ma się kasy? No jakbyś jesteś sponsorem, to może ty byś nie przyjął. Ale kto panu daje? Daje od czasami? Sąsiedzi? Dadzą ci sąsiedzi, kurde, jak oni sami nie mają czym palić.
Ale pan bierze skądś, żeby mieć palić? Powietrzem. A jak zim, a jak 30, a jak 30 stopni mrozu? No to jak pan żyjesz? Gdzie pan się chowasz po tym zimnem? No gdzieś, aby na mnie nie palało. Ale pod zimnem, w domu, w chałupie? No takie temperatury dla mnie, ja mogę nie palić. Ale trzeba palić, panie. 40 stopni ciepła. Mrozu znaczy. Mrozu być w domu, no i co? Ja wytrzymuję. Jak to może wyczerpać? Panie się nie da. No nie da, trzeba mieć chociaż pierzynę z sianem położoną tam w środku. No to by były same szczury. No. A są szczury u pana? No jakieś siano, słoma, to pije. Ale zimy to też zimno. Nie włączy panie grzynika w domu? Pfu, zimno, aż piździ. Jak może wytrzymać, nie ogrzewając mieszkania? Ja się dziwię. Wystarczy, że nagrzeje się całe lato. To chyba w tej... To, co się całe lato nagrzewa, to później mnie na całe zimę stało. Ale co, panie, ale co panie w zimie jesz? To jest pytanie, co pan w zimie jesz? O, to jest pytanie. Że nie musiało jeść, ukserać, no bo to wiadomo. Ale dają jakieś kartofle? Sąsiedzi dadzą kartofle? Nic nie jeść. Ale dadzą kartofle, czy nie? Ja sobie sam. Ale od sąsiadów. Po co od sąsiadów? Taniej. Z hełmem. Ale pan nie pójdziesz w zimie i nie kupisz. No i się nie przywieziemy samochodem tonę kartofli. Ale pan nazbierasz pieniądze dopiero. No. Ze 20 zł. No to kup sobie pan kartofle, żeby już na zimę się szykować. Bo już idzie sierpień, a później będzie ten wrzesień, październik, listopad, grudzień. Zima! Szybko panie zleci. Parę lat do zimy. Szybko zleci. I będziesz panie płakał. Będziesz panie płakał. Zima przyszła. Nie mam co jeść. Nie mam jak butelek zbierać, bo są tacy nieczynne. Bo śniegiem zasypało. Nie, chyba będziesz płakał. A podobno w tym roku ma być zima mroźna do 40 stopni. A ja jak będzie zima, to ja się ubieram w futro, panie, i do sklepu idę. No, kupuję sobie 25 palówek codziennie. No i fajnie, bo mam blisko sklepa, pan musi czekać, aż przyjedzie. To tylko pada, ja nie muszę. Ja nie muszę. Ja nie muszę, ja żyję dobrze. A pan musi całą zimę przeżyć, aby do kwietnia. Bo jakbym dostał darmochę, to bym też żył dobrze. No ale nic nie robić, darmochę dostać, no to wiadomo. Bo to jest darmocha, bo jakby własnymi ręcami podniósł, wypracował, no to tak, a tak co? A pan wiesz, pan kiedy pan pracował, może 20 lat temu? No ale pracowałem. Ciekawe. Ale wcale i dostać... Darmochę, no to kurwa wiadomo. Jeszcze przyjdę, jak pan nie płaci podatków, to jeszcze przyjdę do pana. I byli naprawdę? Kiedy? Kiedy byli? A ja będę ci mówił kiedy. 2 dni temu? Z policją? Czy nie? To jest moja głowa. A jaki rower ukradł? Ten, tym co jeździ, on i był. Ten inny taki? No. Zadzwoniłem na policję. Ale od kogoś? Ale od kogoś pan zadzwonił? Bo pan nie ma telefonu. To są takie ludzie, że mają. No, a jaki rower ukradł? Ten? Ten jakby ukradł, to ukradł i się nie znaleźł. Znaleźł rower czy nie? Nie. To, kto ukradł pan? Ma podejrzenia? No złodziej no, a jak on wygląda to... Jakbym wiedział, to ale kiedy ukradł? 2 dni temu, 3 dni temu, 4? Czy 5 lat temu? Z rok czas. Bo pana nie było na posesji, to sobie weszedł. A pan był cały dzień tutaj może. I dlatego. 12. No to boszuje. To trzeba panie chodzić trochę. Na kłódkę wszystko zamykać. Kupić sobie psa takiego dobrego, żeby mnie jaja obrywał ludziom. No właśnie. I będzie dobrze. A takich psów teraz nie. Są. Właśnie jaja obgryzie panie i nie wpuść, swojego wpuśćcie, a innego nie. No nie. Tylko trzeba polędwiczkę mu dać.
codziennie. Czekaj, panie. I tędy drogę. Dziękujemy za imprezę. Kończymy tą imprezę, żegnamy się. Do widzenia panu. Bang, noć. Ten co gada. To by się skończył. Ale numer jak było słychać, kurwa. Ale wyłączył się do chuja. Autobus tam z tyłu jest, zobacz. Niech się będzie, na chuj mi autobus. Ja mam rower. Ale rower nie działa, nie jeździ. Zostań. Nie da się pedałować. Tym autobusem i tak nie będę jeździł. Jak piwo wady. Dobre? Jeszcze 10, a ja. Smaczne. Perły. Ile kosztuje? Złotówka. No bo masz 20 butelek za złotówkę, no wiadomo. I trochę gratis to właśnie taniej, bo tak jakby mniej to by było dużo więcej. Jedno 5 zł, tak? 20 to po złotówce. No i się upłaci, ale co, kup. No dobra. Idź po piwo. Starczy. O nie. Nie wiadomo czego. Malysin, gmina Lejowiec.